Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Słyszałeś o brygadzie Wrighet? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie. Karen? Ale Anherzeres dejtwe nadanin karne porwu. Gloir. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri.
Bogowie, niedługo pełnia. Bóg na dobrze zamiętrza nam tracić nadzieję. Wtedy wzięli ich w dwa ognia. Od lasu poszła tysiąca. Odsuń się, nie widzisz, że kapłan się modli. Nie odpędzaj go, Rodry. Łódka, nie tak szybko. Zdążysz jej odprowadzić. Nie oddam jej, nie oddam! I tak ją zabiorą, a nas pozabijają. To ją zarżnę i schowam pod drzewa, a nie oddam szukaczom. Dobrze. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nieproszeni goście? Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Jestem człowiekiem, który nie lubi, gdy mu przeszkadzają pić wódkę. Słyszeliście? Jaśnie wielmożny pan do nas przyjechał. Może buty wyglansować? Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów, śmieciu. Wolo, słyszałeś to, co ja? Precz stąd, bo zabiję. Masz kurwa dosyć tego! Bij, zabij! Od tyłu zachodź! Tak, to mnie nawet możesz nawrażę. Jeszcze się nie poddać. Wiesz, co będzie, jak się baron dowie o tej jatce? Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka.
Gdzie jest Hendrik? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycięli jego ludzi. Gdzie Hendrik? Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali. Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, kaczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami. We wsi jest więcej ludzi barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. Nie z naszymi chłopakami! Walcz!